Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Sims Massa, a dziś, jak widzicie po miniaturce, przerabiamy domek pancake'ów. Robimy z nim coś w końcu, znaczy z niego w sumie robimy coś w końcu prezentatywnego, reprezentatywnego w ogóle. Tak jak zostawiłam oczywiście rodzinę ćwirów, to tak samo stwierdziłam, że akurat pancake y są taką rodzinką, którą też muszę, nawet jak nie muszę, to chcę zostawić, ale ich dom zawsze sprawia wrażenie takiego. Szarego, bezsensownego, nijakiego totalnie. Ni to niebieski, ni to zielony, ni to szary, ni to biały, ni to jakikolwiek. Więc zdecydowałam się, że zostają, a ja przy okazji przerobię sobie jeszcze coś na bazie czwóreczki, no w tym wypadku. Dla mnie w jakimś tam stopniu są wyznacznikiem jednak tej czwórki i kojarzę ich. Więc stwierdziłam, że raczej by mi ich zabrakło. Starałam się, jeśli chodzi o sam dom, starałam się tak naprawdę pozostać w obrysie tym samym. Mogło mi się coś tam rymsknąć. O jedną, dwie kratki, plus, minus jeszcze pododawałam troszeczkę po swojemu, roz, rozłożyłam tarasy. Dorzuciłam trochę większe na dole, trochę większe na, na górze. Pozbyłam się tych ogromnych schodów na środku, w ogóle dla mnie bezsensowne było, że tam się wchodziło. I centralnie wchodziło się na ogromne, na trzy kratki, trzy na trzy schody. Nie wiem, gdzie się montuje te pas takie paskudy, że ktoś się tym zainspirował, ale nie ma to sensu. Pojedyncze schody jak najbardziej wystarczą. Także jeśli chodzi o sam spód, samą dolną część, zdecydowałam się na mniej więcej pozostawienie tego, co było, ale można powiedzieć z delikatnym twistem, więc mamy wejście, tam jest przedsionek i schody na górę oraz oczywiście rozejście na boki, wejście do łazienki na dole. Mamy łazienkę z prysznicem. Taką typową dolną łazienkę, prostą, małą, nieprzesadną. Potem mamy rozejście i idąc w prawo mamy jadalnię, tak jak było z jadalni. Jadalnia jest chyba trochę powiększona, jedną kratkę mi się wydaje, bo ja nie lubię jak dom jest tak całkowicie w jednej linii, jeśli ma połączenie tarasu z częścią domową, więc stwierdziłam, że tutaj odrobinkę sobie wyjdziemy do przodu. Żeby nadal zmieścić spory stół, sporą jadalnię zrobić, ale dodatkowo w jadalni jest wejście do pralni. Z jadalni przechodzimy, bo to tak, tak naprawdę można powiedzieć, że centralną częścią jest łazienka i schody, a naokoło można sobie chodzić. Tak jak to było wcześniej, tylko nie było łazienki. Z jadalni przechodzimy do kuchni, duża, taka masywna, rzadko mi się zdarza tak duże robić, chyba dawno, dawno już nie robiłam tak dużej. Mamy taki mały hol, też dalej, z którego możemy wyjść na tyły lub przejść dalej do salonu, który też można, do którego możemy też wejść od wejścia. Salon też masywny, duży. Stwierdziłam, że podzielę go na takie, można powiedzieć, trochę trzy funkcje. Mamy mały stolik jadalniany, taki delikatny, bo może nie zawsze potrzebujemy przy tym dużym zjeść. Jest duża część z telewizorem, z kominkiem i taki malutki. Ja lubię takie robić miejsca, że przez okno można sobie usiąść w fotelu, przez okno popatrzeć na przykład z książką, z herbatką. Mimo, że może jakoś często takich miejsc nie używam, to uwielbiam po prostu zamysł sam takiego. Miejsca, gdzie właśnie w stronę okna, w stronę widoku jakiegoś jest skierowane krzesło. Fakt, że widok tutaj będzie na drugi dom, ale nieważne. Można powiedzieć, że trochę powinno wyminąć ten drugi dom i coś tam na okolicy będzie widok. Na górze natomiast trochę poprzerabiałam. Trochę to nawet mało powiedziane. Tutaj największa zmiana, można powiedzieć, zaszła, bo mamy oczywiście po prawej stronie to tak zwaną wcześniej sypialnię Elizy lub sypialnię ich obojga, która ma swoją własną dużą łazienkę. Po prawej stronie też mamy sporej kawałek właśnie korytarza, takiego można powiedzieć saloniku trochę górnego. Małą łazienkę z wanną już tutaj, a po lewej stronie mamy z kolei sypialnię Boba lub ewentualnie sypialnię gościnną, zależnie jak będziecie prowadzić swoją rozgrywkę i Pokój dla dziecka, ale nie dla takiego todlera, a dla niemowlaczka stwierdziłam. Wiem, że w galerii można ich załapać Elizę i Boba już z dzieckiem, ale jednak ja tutaj daję taką możliwość, że można spokojnie sobie wymienić na, na właśnie taki dziecięcy bardziej pokój zrobić ale daje też możliwość, że sami zdecydujecie, czy oni będą razem, nie będą razem, co będą robić, jak to wszystko się potoczy, tak? Więc tutaj też spory pokój dla dziecka jest i jest toaleta. Można to z czasem przerobić, czy na szafę, czy na coś. Ja stwierdziłam, że toaleta będzie takim fajnym. No nie zmieścił mi się tu prysznic, ale lepsza taka toaleta niż nic i jakaś taka dziura albo jeszcze większy ten pokój. Już i tak wyszedł bardzo dużo. No i też na górze mamy spory taras, tak żeby było ciekawiej. Można powiedzieć, że zabrany ten kawałek tarasu z góry jest przerzucony tu, na tyły. Bo ogólnie takie balkony, tarasy od przodu nie wiem, czy zdają jakikolwiek egzamin poza tym, że zabierają miejsce. Więc ja, jak bardzo duża część mam wrażenie ludzi, którzy przerabiali dom pankejów, zabudowałam tą część, żeby mieć więcej we wnętrzu, a nie jakiś tam taras, na którym postawię kwiatka i tyle, bo, bo jest bez sensu tak naprawdę. Plus, robi nam się wtedy ten dom taki mocniejszy, większy, przytulniejszy i możemy zaszaleć. Jestem mega zadowolona z tego, że udało mi się to przerobić, że jakby pozostawiłam to tutaj, bo najbardziej pasują mi do istnienia jednak nadal w tych Simsach. Wiem, że nie jest ta inspiracja jedyneczką, ale tak jak mówiłam, inspiruje się też wszystkimi częściami. Na ich uważam, że nie mogłoby zabraknąć. Dostali po prostu lifting w końcu chaty trochę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki lifting. Dajcie znać, czy przerabialiście domek pankajków kiedyś. Stwierdziłam, że nadam mu bardziej właśnie takiego otoczeniowego wyglądu. Ta strona ulicy jest bardzo do siebie podobna. Tutaj mamy... Będziemy mieć trzy, bo w tej chwili mamy dwa, ale będziemy mieć trzy domki takie właśnie trochę bardziej klasyczne w klimacie. Tych właśnie naokoło przede wszystkim. Jeszcze ten trzeci to będzie starter. Nie wiem, jak go zrobię, powiem Wam, bo jeszcze... Nie wykańczałam, nie wiem jak się z, zmieszczę, powiedzmy, w tej, w tej cenie, bo chciałoby się tutaj zaszaleć, ale nie, musi być jakiś jeszcze jeden starter. A już tutaj naprzeciwko jeden ten taki apartamentowiec, można powiedzieć. Bliźniaczek jest bardziej współczesny, no bo już można powiedzieć, że dzielnica powoli się rozrasta, wzbogaca. No i będzie jeszcze jedna rzecz, która jest taka bardziej tajemnicza, ale to na sam koniec. Znaczy nie, że na sam koniec, bo ostatni odcinek będzie największym odcinkiem. Ale już bliżej końca możecie się spodziewać tej ostatniej działki, stąd. Więc to będzie jedna z dzielnic, którą skończymy. Chyba przedostatnią ją skończymy? Bo już w momencie, jak to oglądacie, mamy dwie dzielnice skończone. Na początku następnego tygodnia skończymy sobie jeszcze. czy znaczy na początku, już następny tydzień to jest już koniec, praktycznie. No ale tak, w następnym tygodniu na pewno skończymy chyba przed, przedostatnią, albo przedostatnie. Nie licząc tej ostatniej, jakby dzielnicy, która jest tylko z dwóch domków. I nie licząc tak naprawdę, no to ostatnie to skończymy, jak nie liczyć wszystkiego, bo zdecydowałam się, że następny tydzień będzie wychodził tak, że najpierw skończymy promenadę, potem skończymy sobie tą dzielnicę tutaj z ratuszem i tak dalej, potem skończymy sobie tą dzielnicę, park i na koniec w Wigilię tamtą dzielnicę ostatnią. Czyli po prostu już to zdradzę wielką willę strzelimy. Jak ktoś ogląda do końca albo w ogóle mnie słucha, to przynajmniej będzie wiedział mniej więcej, będzie miał takich spoilerek, że w końcu pojawi się ode mnie Villa. Wiadomo, że w Brindleton Bay były, ale to nie był ten styl w ogóle i ten typ. Chociaż też była super. Muszę je dokończyć, wiem, na spokojnie. Na tą chwilę już planowałam sporo rzeczy na przyszłość i mam na przyszłość sporo pomysłów, więc na razie. Skoro się nie wypstrykałam, to się trochę rzeczy może pojawić, zresztą e, widzę, że chętnie oglądacie. Wzrasta Wasza liczba, także super, cieszy mnie to bardzo. Ale nie gadając za dużo już, dajcie znać jak Wam się podoba, dajcie znać czy lubicie pancake'ów i czy zostawiacie ich u siebie w rozgrywce. Coraz bliżej do końca, do 22 jest rozdawajka. Link do, do regulaminu jest w opisie. Także jeszcze można wziąć udział. No co ja dziękuję za uwagę, za słuchanie. No i jak na tą chwilę na razie jeszcze to do zobaczenia w komentarzach i na razie jeszcze do usłyszenia jutro. Pa! pa.